No trudne tematy to są, trudne tematy. Wynagradzanie za kapłanów, czy ofiarowanie siebie samego Bogu, właśnie jako taka ofiara, żertwa, niektórzy mówią, za dusze kapłańskie, za kapłanów. Ja to generalnie mówię, że jeżeli ktoś chce naprawdę zaleźć czarnemu za skórę, to niech się zacznie modlić za kapłanów. Ja dosłownie o tym kilka dni temu pomyślałem, bo pewna moja znajoma jakiś czas temu podjęła taką decyzję, że się będzie modlić tak bardziej intensywnie za kapłanów. Nawet powiedziała, że chce wszystkie cierpienia, jakie ją spotykają, ofiarować za kapłanów. I tak miałem na końcu języka, by powiedzieć, no to sobie teraz nieźle sprowadzasz na głowę różne nieszczęścia. Ale nie powiedziałem, tylko ją pochwaliłem, powiedziałem, że no Pan Jezus sobie to bardzo wynagrodzi, kiedyś zobaczysz, bo to jest wielka rzecz, bardzo potrzebna dla kapłana. No ale od tej pory, jak ona to robi, to naprawdę tam czarny tak się na nią wścieka, ładuje w nią z każdej strony. Z każdej strony. No spotykają niesamowite cierpienia, jakich wcześniej nie miała i w końcu sama nawet powiedziała, że księże Sławku, bo naprawdę teraz coś się zaczyna dziać tak wokół mnie. Nie wiem, czy to jest powodowane tym, że się zaczęłam modlić za tych kapłanów, czy coś. No ale nigdy wcześniej tak nie było, że takie ataki są wielkie. Jasne, w momencie, kiedy zaczynamy na serio przeszkadzać szatanowi, to on zrobi wszystko, żeby nas zniechęcić. Ale my niejako przez te jego ataki zauważamy, że robimy coś niesamowicie ważnego, coś niesamowicie cennego, że to jest właśnie to, o co dzisiaj chodzi, prawda? Walka o dusze kapłańskie. Bo to jest stara prawda, ale jednak wciąż aktualna, że jeden kapłan potrafi pociągnąć za sobą do Pana Boga, zbawić, rozgrzeszyć, zbawić oczywiście tam w cudzysłowie, to Pan Jezus zbawia, ale doprowadzić do zbawienia, do nawrócenia setki, tysiące ludzi, jedna dusza kapłańska. Każdy jeden dzień kapłana to jest odprawiona msza święta, ileś tam odmówionych modlitw. Już nie ma znaczenia, czy on wkłada w to serce, czy nie. Czy robi to z musu, bo mu każą, czy z serca. Ileś tam osób, którym doradzi, odbierze jakieś telefony, spotka się, porozmawia. Może dzięki temu też się ktoś nawróci. A więc dzieje się naprawdę w każdym dniu kapłańskim wiele dobra. Sam fakt, że jestem kapłanem, to też myślę, idzie gdzieś tam w te zaświaty z tym dobrem duchowym. I diabeł będzie robił wszystko, żeby kapłanów było jak najmniej i żeby ich praca była jak najkrótsza, albo przynajmniej jak najmniej efektywna, żeby stłumić wszelkie zewnętrzne przejawy ich aktywności, żeby ich zniechęcić, żeby w ogóle nic nie robili, żeby się zajmowali niepotrzebnymi rzeczami. No to jest właśnie jego działanie. A jeżeli jest ktoś, kto modli się za tego kapłana, to go niejako otacza ochroną, taką specjalną ochroną, przez którą zły duch nie może się tak łatwo do tego kapłana przebić. Kiedy kapłan nie ma tej ochrony, to niestety bardzo szybko przychodzi zniechęcenie. No bo jak mówiłem wcześniej, niestety jesteśmy bardzo atakowani, zniechęcani przez złego ducha. No ale są tacy kapłani, którzy mimo to rano wstają i biorą się za robotę, a są tacy, którzy naprawdę się załamują i odchodzą. Także są takie nieraz sytuacje, że łatwo oceniamy kapłanów, którzy upadli i odeszli, a tak naprawdę ja się zastanawiam, czy ktokolwiek się za nich modlił. No ja mam to szczęście, że są osoby, które się za mnie modlą i w zaświatach się za mnie modlą moi rodzice i tu na ziemi się modlą za mnie różne osoby i margaretki i osoby, które znam i których nie znam. Zawsze cenię sobie szczególnie właśnie te margaretki, no bo to jest takie poświęcenie, żeby się modlić za jakiegoś kapłana aż do swojej śmierci. Więc to jest niesamowity kapitał, który idzie za kapłanem. To są msze święte sprawowane za tego kapłana. Co jakiś czas dostaję takie informacje, że ktoś zamówi w mojej intencji mszę świętą. Później znowu za jakiś czas ja sobie myślę, Panie Jezu, ja jestem niegodny, bo tyle dostaję i czy ja jestem w stanie to zwrócić później? Ty mnie zapytasz, kiedyś po śmierci, no popatrz, tyle dostałeś. Tyle ci ludzi dam, którzy się za ciebie modlili. Tyle tych mszy świętych, twoje intencje. A ty z czym przychodzisz? No to się trzeba starać. Ale niestety są tacy kapłani, za których naprawdę nikt się nie modli. A zamiast tego, niestety są te, jak to mówię, pociski szatana, czyli ataki, przekleństwa, odmowy, oszczerstwa. No i jeszcze jakieś takie wewnętrzne pokusy wynikające ze słabości, nieprzepracowanych i tak dalej. Nie ma się co dziwić, że są te odejścia. Jest ich niestety coraz więcej. Bo te czasy, w których teraz żyjemy, są naprawdę takimi czasami wielkiej próby. Szatan wie, że jego też czas tutaj się kończy, więc zrobi wszystko, żeby kościołów, sakramentów było jak najmniej, i też żeby było jak najmniej kapłanów. Jedno to jest modlić się za kapłana, ale drugie to jest
niejako wyrazić Bogu zgodę na to, żeby być taką żertwą, taką ofiarą za kapłana, za dusze kapłańskie. To jest, myślę, tak kilka stopni wyżej niż taka codzienna modlitwa za kapłana, bo to jest zgoda, że ja przyjmuję na siebie wszelkie trudy, krzyże, cierpienia w intencji za kapłanów. To jest już pójście tą drogą Jezusa Chrystusa. To jest wejście na drogę krzyża. To jest dokładnie to, co zrobił Pan Jezus, oddając siebie na ofiarę za grzeszników. My robimy to w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, jeżeli się na coś takiego zgadzamy. To nie chodzi o to, że jeżeli, bo teraz, bo ktoś powie, że no to nie warto, bo to tylko sobie narobię problemów. Nie. To też proszę to dobrze zrozumieć. Że jeżeli ja wyrażę taką zgodę, żeby stać się ofiarą za coś, to oczywiście na początku przyjdzie taki atak, przez który zły duch będzie chciał nas przestraszyć, pokazać, że widzisz, nie warto było, zrezygnuj z tego. Ale tak naprawdę to nie będzie nic ekstra niż to, co i tak mamy na ziemi przeżyć, bo my wierzymy w tą Bożą wolę. Pan Bóg nie dopuszcza na nas nic, co nie byłoby zgodne z Jego wolą. I dopuszcza tylko tyle, ile jesteśmy w stanie przyjąć. I to, tego się trzeba trzymać. Bo niektórzy mówią, a no to nie warto w takim razie się ofiarować za nic, bo będę więcej cierpiał niż inni. Nie. I tak tutaj na ziemi musisz wypić swój kielich, każdy z nas, do ostatniej kropelki. Ale to cierpienie można skanalizować, czyli ofiarować Jezusowi Chrystusowi na przykład za kapłanów albo w jakiejś innej intencji, albo można je zmarnować przez to, że po prostu będziemy się na nie buntować, będziemy się jemu sprzeciwiać i wtedy no jest jak ten pieniądz, który dostajesz do ręki i ktoś go podrze, zmarnuje, nie wyda nigdy, prawda? Zeżre go inflacja, jak to gdzieś tak się mówi. I tak każdy z nas ma swoje krzyże. Chodzi tylko o to, żeby umieć te krzyże ofiarować Jezusowi w tej właśnie intencji za kapłanów, a więc warto. I myślę, że nagroda wtedy jest nieskończenie większa dla nas w niebie właśnie za tą zgodę, za to, że zrobiliśmy to świadomie. Ja pamiętam, że kiedyś powiedziałem Panu Jezusowi, że bardzo mi zależy właśnie na tym zbawieniu dzieci, że jeżeli Pan Jezus chce, no to jestem w stanie przyjąć coś trudnego właśnie ze względu na to, żeby dzieci w Polsce były blisko Pana Boga. No i wtedy rzeczywiście przyszła seria takich trudnych dla mnie wydarzeń, zupełnie takich, można powiedzieć, z kosmosu wziętych. I myślę, że to też jest właśnie taki Boży dopust, prawda? Że Pan Jezus przez to pokazuje, że widzisz, ty się teraz ofiarowujesz w takiej ważnej intencji i przez to, że to na ciebie przychodzi, ja pokazuję, że tam się naprawdę toczy wielka walka. Czy to o te dusze dzieciaków, czy tu chodzi o dusze kapłanów. Że przez te wydarzenia zewnętrzne Bóg też nam chce pokazać, że no właśnie, diabłu zależy na tym, żeby zniszczyć to, co jest dobre, co jest święte, chce z ciebie zniechęcić, ale ty masz przez to wytrwać. Więc nie zniechęcajmy się, to jest wszystko bardzo ważne. Kolejna taka ważna rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć, to dlaczego warto się modlić za kapłanów i ofiarowywać. Ponieważ taka jest wola Pana Jezusa, taka jest wola nieba, taka jest wola Matki Bożej i w wielu objawieniach, które się pojawiały na świecie, szczególnie właśnie Matki Bożej Pana Jezusa, ten wątek modlitwy za kapłanów bardzo często się pojawia. Ja jakiś czas temu, to było w okolicach września ubiegłego roku, odkryłem Wandę Malczewską, jej objawienia. Myślę, że niektórzy z was już się z nimi spotkali, albo też może słuchali takich konferencji, które wygłosiłem jesienią w Niepokalanowie, gdzie właśnie się też odnosiłem do tych jej objawień. Ja myślę, że to są objawienia, które Pan Bóg kieruje właśnie na dzisiejszy czas, mimo że one miały miejsce wiele wcześniej niż teraz. Także, bo chyba teraz niedawno była 100. rocznica jej śmierci, czy nie jestem teraz pewien, ale w każdym razie mam wrażenie, że jakoś tak, że to na pewno ponad 100 lat temu miały miejsce to objawienie. I tam Pan Jezus mówił bardzo dużo o kapłaństwie. Chciałbym przeczytać fragmenty tych słów, które Pan Jezus czy Matka Boża wypowiadali do Wandy Malczewskiej, bo one bardzo korespondują z tym, o czym my dzisiaj chcemy sobie mówić. I na przykład Wanda Malczewska tak się często modliła. O Jezu, daj nam kapłanów świętych, a odmieni się postać ziemi. Wymawiając te słowa, całowałam ze łzami nogi Pana Jezusa. A Pan Jezus tak przemówił. Modlitwa świętych kapłanów jest mi najmilsza, bo oni są moimi pomocnikami. Jam ich wybrał i posłał, aby w moim imieniu szli na cały świat i ogień, który z nieba przyniosłem, rozpalali pracą gorliwą, popartą świętością życia.
Więc módl się i przez całą oktawę przyjmuj Komunię Świętą na uproszenie dobrych kapłanów i drugich do tej praktyki świętej zachęcaj. No właśnie, tak, pierwsza rada Pana Jezusa. Módl się i przez całą oktawę przyjmuj Komunię Świętą na uproszenie dobrych kapłanów i drugich do tej praktyki świętej zachęcaj. Więc co dotyczy kapłanów, czy modlitwa, czy komunia, czy wręcz ofiarowanie swojego cierpienia, jest przez Pana Jezusa chciane, popierane, błogosławione. Warto o tym pamiętać. Co dalej mówi Pan Jezus? Dobrych i świętych kapłanów mieć będziecie, jeśli rodzice wychowywać będą dzieci moralnie i religijnie. Złe karcić będą nie przekleństwem, ale słowami przyzwoitymi. Jeżeli w szkołach nauczyciele moralnie i według zasad religijnych kształcić będą młodzież. Jeżeli społeczeństwo nie będzie dawać zgorszenia, lecz świecić będzie dobrymi przykładami, w ten czas będziecie mieli kandydatów do stanu duchowego, a duchowieństwo będzie święte. Gdy to Pan Jezus mówił, był w sukni ciemnofioletowej, białym pasem przepasany. Serce miał otwarte, skrwawione, na znak smutku i boleści, że w całym świecie jest zepsucie wśród wszystkich klas społeczeństwa. No właśnie. Więc widzimy, że bardzo dużo zależy od wychowywania młodzieży, wychowywania dzieci. Mówimy, dzisiaj nie ma powołań i różne tutaj pojawiają się teorie, dlaczego tak jest. A Pan Jezus już 100 lat temu przeszło mówił, dlaczego tak jest, bo niestety często zaniedbuje się to wychowanie religijne i moralne dzieci, że w szkołach tej nauki moralnej, zasad religijnych ciągle jest za mało, brakuje, wręcz z tego się rezygnuje. Tutaj Pan Jezus mówi, jeśli społeczeństwo nie będzie dawać zgorszenia, lecz świecić będzie dobrymi przykładami. No niestety, dzisiaj jak się rozmawia z dziećmi, to one są jednak czasami trzeźwe i potrafią nazwać po imieniu, co je boli, przeraża, smuci w zachowaniu dorosłych, co jest dla nich autentycznym zgorszeniem, smutkiem. No wiadomo, że kogo dziecko ma najbliżej? No swoich rodziców. A jeżeli tak wiele rodzin, małżeństw się rozpada, kłótnie w domu, nienawiść, wyzwiska, no to nie będzie wpływać dobrze na to dziecko. I ja osobiście przez te kilkanaście lat mojego kapłaństwa wśród ministrantów miałem takich, gdzie wiedziałem jednoznacznie, że tam jest powołanie. I później po paru latach, jak się interesowałem, co się z nimi dalej dzieje, no to już oni byli poza kościołem, niektórzy spośród nich. Bo w międzyczasie ojciec i matka się rozeszli. A więc to jest no to najgorsze uderzenie w dziecko. To jest ten najgorszy przykład, jaki może być. To dziecko wtedy się buntuje. Najpierw na rodziców, ale potem na Boga. Jak Bóg mógł do tego pozwolić? Więc jak on może służyć temu Bogu, jeśli on później gdzieś tam przez szatana podkuszony, no właśnie w Bogu widzi tego, kto doprowadził do rozejścia się rodziców. No więc niestety dzisiaj, to jest już, nie mówię właśnie o tym zdemoralizowaniu dzieci, młodzieży przez te gry, książki, filmy, które dzieciaki nagminnie oglądają. Dzisiaj największym problemem to jest właśnie to, że te dzieci no, nie prowadzi się do kościoła, nie uczy się modlitwy. No niestety to tak, jak dzisiaj mówiłem w czasie mszy świętej, że tak przyszedłem tutaj po tym już którymś dniu spowiedzi wielkopostnych, że tak mi głowa paruje i naprawdę no to są takie emocje nieraz wielkie, jak się słuchuje te niektóre spowiedzi rodziców, którzy nie widzą problemu w tym, że przez 2 lata ich dzieci nie były w kościele, bo oni sami do kościoła nie chodzili. No bo była taka, a nie inna sytuacja. Trzeba było chronić zdrowie. A mówię, a chronić zdrowie dobrze. Ale duszę to co? Już nie trzeba chronić? To co jest ważniejsze? Zdrowie, ciało czy dusza, która jest nieśmiertelna? No i słyszę takie odpowiedzi racjonalne, że ja myślę sobie, Boże Święty, oni w ogóle nie mają pojęcia, co to znaczy, że Bóg powierzył im jakieś dziecko z duszą nieśmiertelną, za którą oni będą ponosić odpowiedzialność. Powieczność. Powieczność, jak łatwo można dziecko, jak szybko można dziecko odsunąć od Pana Boga. Właśnie tym złym przykładem, tymi fatalnymi wyborami, jakie teraz są podejmowane. A przecież zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudne są czasy, jak często dorośli są przestraszeni tego, co się dzieje dookoła nas, ale przecież także i dzieci. I zasada jest taka, im trudniejsze czasy, tym bliżej trzeba być Boga. Tym bliżej trzeba być Boga, a nie właśnie trzymać się od Boga na dystans, zdalnie i tak dalej. Tak więc, no niestety myślę, że to Pana Jezusa bardzo rani, że w taki łatwy sposób dzisiaj dzieci się odsuwa od Pana Boga. No nie będzie tych powołań niestety i to widzimy.
I dalej Pan Jezus mówi, i słuchajcie, bo to też się dotyczyło dzisiejszej Ewangelii, a ja celowo akurat tego wątku nie poruszałem, bo wiedziałem, że ja mam to tutaj w konferencji, ale to są właśnie z Wandy Malczewskiej słowa Pana Jezusa. Pan Jezus mówił, Judasz nie tylko sakrament kapłaństwa, ale i sakrament ciała i krwi mojej przyjął świętokradzko. Co się stało, jak czytaliśmy Ewangelię, że spożył ten chleb dany przez Jezusa i wstąpił w niego szatan, bo przyjął świętokradzko. Ta druga zbrodnia, proszę zobaczyć, jak Jezus to nazywa, przyjęcie komunii świętokradzkiej. Ta druga zbrodnia zaślepiła go i przemieniła w zdrajcę. Oto masz jawny dowód, jak straszne są skutki niegodnego przyjęcia komunii świętej. Jakie to okropne świętokradztwo. Judasz, przyjąwszy świętokradzko komunię świętą, zamordował mnie w swoim wnętrzu. A teraz, oddawszy mnie w ręce Żydów, zamorduje mnie na krzyżu. Słuchajcie, pamiętam kiedyś takiego kapłana, przyszedł do mojego zaprzyjaźnionego drugiego księdza na rozmowę. W jakimś kryzysie był wielkim, potężnym. Ileś tam lat był księdzem, nawet 10 na pewno nie był. Kilka lat był księdzem. No i mówi, księże, bo mam taki problem. Jak odprawiam mszę świętą, w czasie konsekracji, jak wypowiadam te słowa, to widzę, że moje ręce stają się czarne jak smoła. I słyszę taki głos, mamy cię, mamy cię. I ten kapłan się pyta, człowieku, kiedy byłeś ostatnio do spowiedzi? I on mówi, 3 lata temu. Ksiądz 3 lata temu był do spowiedzi. Czemu nie chodzisz do spowiedzi? No i ten milczy. I on mówi, że on się nie nadaje. On się nie nadaje na księdza. Jakieś tam podwójne życie prowadził. Świętokradzka komunia przez 3 lata przyjmowana, rozumiecie? No i ten ksiądz mówi, absolutnie się musisz zdecydować. Albo wychodzisz z tego grzechu, nawracasz się i jesteś kapłanem świętym, albo masz odejść z kapłaństwa, bo inaczej się potępisz. To jest właśnie ten znak. Co ty robisz? Tak bym próbował przemówić do sumienia. Ale popatrzcie, jaki znak dostał od Pana Jezusa. Właśnie te czarne ręce trzymające hostię. No przykre, ale pewnie tak jest. I to, że wy tam ofiarujecie się też za tych kapłanów, za przebłaganie, tak trzeba. Przebłagać Pana Jezusa za te świętokradztwa. To się zawsze ryba psuje od głowy. Jak kapłan nie rozumie istoty Eucharystii, czym jest komunia święta, to nie będzie go przejmowało to, czy ludzie przyjmują w stanie łaski uświęcającej komunię, czy w grzechach. Co się dzieje na Zachodzie? Mówimy na Zachodzie, w Polsce już jest to samo. Miesiącami, latami nie idą do spowiedzi, a wszyscy do komunii idą. W Polsce to się zaczyna dziać. To się zaczyna dziać. Przeważnie jest spowiedź, no nie powiem, że każdą, ale co którąś, jak czuję, że mam o to zapytać, to pytam, kiedy ostatni raz byłeś u spowiedzi? Zwłaszcza jeżeli ktoś... Przepraszam, kiedy ostatni raz byłeś u komunii świętej? Zwłaszcza jeżeli ktoś dawno był u spowiedzi. Przypuśćmy, że rok, 2, 3, 4. Pytam, kiedy ostatni raz przyjąłeś komunię świętą? Słyszę, tydzień temu. No to jak możesz w tych grzechach, które wymieniłeś, przyjmować Pana Jezusa? No i on się tam próbuje jakoś tam tłumaczyć. Nie widzą generalnie problemu. Nie widzą problemu. Przecież ja sobie w sercu przepraszam Pana Jezusa. No, bo im się wydaje, że można tak zrobić, zdalnie się rozgrzeszyć. Wystarczy, że jest ta spowiedź powszechna. Skąd się to wszystko ludziom bierze? Jak bardzo można przeinaczyć sprawę związaną z sumieniem, z istotą Komunii Świętej? Dzisiaj pytam jednej pani, bo też właśnie się ten temat, czemu pani tak rzadko chodzi do spowiedzi? Ja mówię, że w pani sytuacji to przynajmniej teraz trzeba co miesiąc chodzić, bo ona tam bardzo rzadko, tam raz na rok, 2 lata. Ona mówi, ksiądz ma takie zdanie, a inni księża mają inne zdanie. Tak mi odpowiedziała. Ja mówię, a właśnie, że mam takie zdanie. I albo je pani przyjmie do świadomości i się nawróci, albo będzie pani słuchać innych, ale to pani sumienie, pani wybór. Ja pani mówię, jak jest. W grzechach komunii przyjmować nie wolno. To jest po prostu tak, jak pisze to kapłan, to jest modlitwa kapłana, tuż przed przyjęciem komunii świętej, żeby nie przyjął świętokradzko komunii, bo wyrok sobie spożywa i pije kapłan. Tak jest też w Piśmie Świętym. To jest cytat z Pisma Świętego. Więc no, jest tutaj wielkim problemem to, że to nieraz tak czasami jest, ten brak tego szacunku dla Eucharystii, dla tej świętości, która się dzieje. No właśnie, Jezus nie bez powodu nazywa to morderstwem. I dalej mówi, powiedz, Pan Jezus do Wandy Malczewskiej, powiedz księdzu proboszczowi, aby jak najczęściej mówił do ludzi o najświętszym sakramencie.
że tam jestem z duszą, bóstwem i ciałem utajony, że pragnę, aby wszyscy jak najczęściej przystępowali do komunii świętej, ale bez grzechu, sercem miłością moją gorejącym, a duszą pragnącą mnie przyjąć. Przed komunią świętą niech się dużo modlą i starają o skupienie wewnętrzne. O żal szczery, serdeczny za popełnione grzechy. Niech czują w sobie głód duchowy i niczym nieugaszone pragnienie pożywania tego anielskiego pokarmu. Bo jak pokarm codzienny, bez apetytu spożyty, nie wyjdzie na zdrowie ciału, może nawet zaszkodzić. Tak pokarm duchowy, który jadają w komunii świętej, spożyty bez pragnienia, a tylko we zwyczaju, zbawiennych skutków duszy nie przyniesie. Więc właśnie chodzi o to, żebyśmy mieli jako kapłani zawsze tą świadomość, kogo przyjmujemy, żeby chcemy mieć ten głód w sobie, głód Pana Jezusa. Jeszcze inny cytat. Pan Jezus mówi do Wandy Malczewskiej: kapłan po wyświęceniu staje się ofiarą całopalną na moim ołtarzu, jak ja stałem się ofiarą na ołtarzu Ojca Mego Niebieskiego. Jego ojcem i matką, siostrą i bratem jest Kościół, a dziećmi Jego są wierni, dla których ma pracować, dawać dobry przykład i uczyć, jak mają zdobywać bogactwa duszy, to jest cnoty, za które kupią sobie dobra w Królestwie Niebieskim. Ksiądz przyjmujący święcenia kapłańskie z materialnego wyrachowania, znamowy lub przymuszony, będzie na pewno jawnym lub skrytym Judaszem, ale kapłanem według serca mego nie będzie. Taki kapłan nie będzie pasterzem moich owiec, krwią moją odkupionych, lecz trucicielem i rozbójnikiem. Zewnętrznie będzie się starał zachować pozory gorliwego pasterza, czasami podniesie głos na ambonie, ale w skrytości będzie gorszycielem. Nie dla mnie, lecz dla szatana będzie łowić dusz. Proszę zobaczyć, jakie mocne słowa. Ale jeszcze właśnie ten początek. Kapłan po wyświęceniu staje się ofiarą całopalną na moim ołtarzu, jak jestem się na ołtarzu Ojca Mego Niebieskiego. Jego ojcem i matką, siostrą i bratem jest Kościół, a dziećmi Jego są wierni, dla których ma pracować, dawać dobry przykład i uczyć, jak zdobywać bogactwa duszy, te cnoty, za które kupią sobie dobra w Królestwie Niebieskim. Ta modlitwa za kapłanów, to stawanie się ofiarą, to też jest właśnie ta pomoc duchowa konieczna tym zwłaszcza kapłanom, którzy bardzo mocno przeżywają tą samotność kapłańską, rozstanie z ojcem i z matką. Czasami to jest też, ta ofiara jest konieczna chyba też dla rodziców kapłanów, którzy często nie potrafią się rozstać, odciąć od swojego syna. I tak nieraz jest, że ta mamuśka najczęściej tak się wlecze za tym swoim synkiem księdzem i tak wpływa na niego. Znam taki przypadek właśnie młodego kapłana, no, który miał tam dobre powołanie, takie misyjne, chciał pojechać gdzieś na misję daleko, no i rzeczywiście wyjechał, ale no po 2 miesiącach wrócił, bo no, mama sobie nie mogła z tym poradzić i on sobie nie mógł z tym poradzić. No codziennie tam po parę godzin rozmawiali na Skype'ie, no i on się jej żalił, no bo to takie początki były wiadomo trudne, a ona to przeżywała, a wróćce, po co ci to było, a wróćce, no i synuś wrócił. No, także no nie pomogła mu. Tym właśnie takim współczuciem, tą litością taką nieuporządkowaną. I tak nieraz właśnie jest, że nie jest łatwo być rodzicem kapłana, ale też nie jest łatwo być synem swoich rodziców, jeśli się jest kapłanem. Bo to jest trudne. To jest trudne właśnie, bo się nie można też podzielić wieloma sprawami ze swoimi rodzicami. Ja nie powiem, że na szczęście, bo to nie jest żadne szczęście, że mnie to nie dotyczy, bo moi rodzice już dawno nie żyli, jak ja byłem święcony, więc oni tam po tej drugiej stronie doskonale już wiedzą, co to znaczy mieć syna księdza i nie mamy żadnych problemów w komunikacji, ale ci ziemscy nie mają pełnego rozeznania, o co w tym kapłaństwie chodzi. Chcieliby za wszelką cenę ocalić, ochronić. I nieraz autentycznie przeszkadzają kapłanowi wejść w taki trud kapłański, także związany z tymi upokorzeniami, z tą wolą Kościoła, która jest nieraz trudna, bolesna, obarczona ludzkimi pomyłkami, ale no nią też może Pan Bóg się posłużyć i potrafił nieraz no gdzieś temu przeszkodzić. I to naprawdę jest ta modlitwa bardzo, bardzo ważna, żeby się w tym te rodziny nie pogubiły. To jest właśnie w tym momencie rodzina,
kapłana, kościół, parafianie, tego też często ci najbliżsi, rodzina, rodzice nie potrafią zrozumieć, że no, ksiądz nie będzie już miał tyle czasu dla swoich najbliższych, ile mógłby mieć wcześniej. No bo jednak już od tej pory wszystkich musi traktować równo. No ale też te kolejne zdania o tym kapłanie, który przyjmuje święcenia z materialnego wyrachowania, z namowy przymuszany, no też niestety takie przypadki są. Dzisiaj z tego materialnego wyrachowania to już nie jest to, bo to przeszłość tak, to było dla kapłana w przeszłości taki przeskok, skok, duży skok materialny. Dziś nie. Uwierzcie mi, ja jako student zarabiałem 5 razy, 10 razy więcej niż teraz jako ksiądz. To nieraz niektórzy się dziwią, jak mówię wprost, jakie są moje dochody. Mówią, tak mało? Tak mało? Tak się dziwią. Przecież mówi się, że tyle. Ja mówię, no mówi się. To czemu tak wielu tych kandydatów do kapłaństwa, jak są już w tym seminarium i tak wejdą w to, zobaczą, przekonają się, że to nie jest taki łatwy chleb. I naprawdę to nie jest tak proste, jak się wydaje, jak to rysują. To oni później się zniechęcają, szczególnie jeżeli pochodzą z bogatych rodzin i są przyzwyczajeni do jakichś luksusów. Często tych luksusów po prostu nie ma. Jest też trud związany z tym, jak się utrzymać i tak dalej, bo on jest obecny. Będzie i jest coraz trudniej, bo wiadomo też, że ludzi jest w kościele coraz mniej i że my się utrzymujemy z ofiar ludzi. Temat rzeka. Nie chcę tego podejmować teraz, bo to byśmy weszli w to. Ale właśnie, że kapłan taki nie będzie pasterzem, ale będzie trucicielem i rozbójnikiem. Niestety, nie będzie kapłanem według serca swego. Oczywiście każdy kapłan może popełnić błąd, bo jest tylko człowiekiem. Ale co innego jest, jeżeli on ma tego świadomość, jak najszybciej chce się nawrócić, chce zerwać z tym złem i woła i prosi o pomoc. Biegnie do konfesjonału, jeżeli się zdarzy upadek. Jest taki wewnętrznie pokorny, wie, że coś jest nie tak. To do takiego kapłana absolutnie nie można mieć pretensji, bo on jest po prostu tylko człowiekiem, takim jak innym i może dzięki temu będzie bardziej pokorny. Ale jeżeli sam tkwi w błędzie i innych w tym błędzie utrzymuje, no to już jest dramat. Są takie niestety też przypadki. Ktoś na przykład, jakiś kapłan prowadzi jakieś podwójne życie, przyjdzie ktoś do niego, do konfesjonału z tym samym problemem i kapłan nie zareaguje, bo by musiał sam na siebie wydać wyrok wtedy. No i wtedy jeden drugiego będzie ciągnął w przepaść. Są takie niestety przypadki. No właśnie, to mnie bardzo porusza zawsze, jak słyszę, że nie dla mnie, ale dla szatana będzie łowić duszę. Dalej, co Jezus mówi do Wandy Malczewskiej. W każdy czwartek wysłuchasz mszy świętej i przyniesiesz komunię świętą na ubłaganie u Ojca Niebieskiego świętych kapłanów i na wynagrodzenie świętokradczych komunii. A więc Pan Jezus wskazuje czwartek, właśnie ten dzień ustanowienia Eucharystii, jako taki wyjątkowy dzień, kiedy Pan Jezus chce wysłuchiwać tych modlitw. Modlitw intencji kapłanów, wynagrodzenia za grzechy kapłanów, za szczególnie przyjęte świętokradczo także przez kapłanów, komunię świętą. Wynagrodzenie, ubłaganie, miłosierdzia i nawrócenie do takich kapłanów właśnie w ten dzień. I jeszcze mówi dalej Pan Jezus. Powiedz księdzu proboszczowi, żeby wśród zdolnych, czystych i pracowitych młodzieńców upatrywał kandydatów do seminarium. Poddawał im myśl poświęcenia się stanowi duchownemu, ale nie namawiał i nie zmuszał. Zgłaszających się niech dobrze zbada, czy mają powołanie. Niech im przedstawi, że w kapłaństwie trzeba wykonać ślub dozgonnej czystości. Kto się tego nie zlęknie, owszem, jest pewny, że tego ślubu dotrzyma, to najpewniejszy znak, że go Bóg powołuje. Seminarium nie jest domem poprawy, lecz szkołą udoskonalenia i oświecenia młodych lewitów, posiadających już ugruntowane cnoty chrześcijańskie, gotowych do poświęceń wszelkiego rodzaju. No to zdanko to ja bym bardzo chętnie wysłał wszystkim rektorom i prefektom w seminariach w Polsce i w ogóle w domach formacyjnych, bo no jest to taki mój wewnętrzny sprzeciw wobec tego, że się często przyjmuje chłopaków z potężnymi problemami. No nie wiem, jak jest w zakonach żeńskich, ale ja mówię teraz właśnie o tych seminariach. Z potężnymi problemami, nałogami, upośledzeniami emocjonalnymi, społecznymi, ludzkimi, emocjonalnymi. I się zaczyna naprawdę traktować seminaria jako takie szpitale jakieś psychiatryczne, jakieś psychologiczne, że każdy kleryk musi mieć swojego psychologa, jakieś terapie przechodzić. Ja mówię, Boże, co się dzieje? Oni zamiast się udoskonalać w cnotach, to oni do tego minimum jakiegoś dopiero się doczłapują i tak sobie później nie dają z tym rady. I tak sobie później z tym nie radzą. To jest w ogóle nie ta droga i ci, którzy powiedzmy gdzieś są ustawieni, na tym tracą, bo zamiast iść w górę, no to cały czas są gdzieś na tym poziomie takim człapania na samym dole. Są ściągani przez tą resztę w dół
I nie ma tego ducha właśnie dążenia do doskonałości, tylko ciągłe takie branie się w tych swoich różnych słabościach. I ta psychologia, która teraz tak szturmem weszła do zakonów, do seminariów duchownych, która bardzo często właśnie przyklepuje tym ludzkim słabościom. To jest właśnie cały dramat. Tak rozwalono na Zachodzie wiele seminariów, zgromadzeń zakonnych, bo tam się zaczęli pojawiać psychologowie, którzy na przykład namawiali wprost do grzechu, że jak sobie na przykład jakaś dziewczyna nie radziła seksualnością, to wprost mówili, że spokojnie, nie miej wyrzutów sumienia, to jest naturalne, to jest ludzkie. To jest ludzkie, ty nie możesz sobie tego tłamsić. No i później ona wychodziła z tego zgromadzenia, no bo miała jakiś tam wewnętrzny niepokój, że no jak ona ma tu żyć, tu świętość, czystość, a tu grzech i pani psycholog, która mówi, robisz dobrze. I to się zaczyna niestety dziać też w seminariach tutaj w Polsce i odkąd się to pojawia, to ilość odejść na bardzo wczesnych etapach seminarium no jest bardzo wysoka. Więc w moim przekonaniu to jest wielki błąd. To jest wielki błąd, bo to właśnie seminarium staje się takim domem poprawy, a nie szkołą udoskonalania. Znowu temat rzeka. No właśnie. Jeśli Pan Jezus mówi dalej. Jeśli rodziców spotkasz kształcących syna na księdza, powiedz im, żeby go gwałtownie nie namawiali, a tym bardziej nie zmuszali. Niech się sam namyśla, niech się zapozna z jakimś gorliwym i świątobliwym kapłanem i przypatrzy się jemu codziennemu życiu. Niech się często u niego spowiada, a rodzice niech się modlą na jego intencje. No tu Pan Jezus mówi o tym przykładzie, że rodzice namawiają. Ja to znam raczej tylko te, że rodzice zniechęcają i niestety często udaje im się to skutecznie, ale to też znam inne słowa Pana Jezusa chyba do jakiejś innej mistyczki, który no, bardzo upominał tych rodziców, którzy stawiają przeszkody dzieciom, które mają powołanie, że tam bardzo surowo Pan Jezus ich ocenia, jeżeli rodzic zmarnuje powołanie własnego dziecka. Co dalej jeszcze? Podczas wizji biczowania Chrystusa Wanda usłyszała, że ile razy kapłan odprawia mszę świętą w grzechu śmiertelnym, a szczególnie w grzechu nieczystości lub pijaństwa, tyle razy Jezus znosi katuszy. Od tej pory regularnie modliła się w intencji nawrócenia kapłanów. Wiedziała też, który kapłan i kto z wiernych niegodnie przystępuje do ołtarza. No, ja miałem taką jedną znajomą, która dostała po nawróceniu taki niedługo trwający dar mistyczny, że po zapachach odczuwała, czy ktoś jest w grzechu śmiertelnym. Ona mówi, że czuła trupa za takim człowiekiem, jak ją mijał. Że aż po prostu się tak obracała, prawda? Jak ktoś ją minął, co to jest? Po prostu jakiś trup przeszedł, jakaś gnielizna. I to taka intensywna. Patrzy się, no wszystko z porządku, prawda? No zauważyła to w ogóle, jak była w swoim mieszkaniu z własną siostrą. No i siadły razem przed telewizją, bo tam siostra ją namówiła, żeby oglądała w telewizji film. No i ona siedzi przed tym telewizją, coś tu śmierdzi, jakaś padlina jest, a tu obok niej siedzi siostra. Mówi, nie, ja tam nic nie czuję, No nie, chodź. I tam zaczęła chodzić, czy gdzieś tam coś nie spadło, jakaś mysz nie zdechła, ale to nie jak mysz, jakby tam prosie jakieś zdechło się rozkładało. No i nie, coś ci się zdaje. No i potem znowu idzie na ulicę, gdzieś tam weszła do kościoła, usiadła tam niedaleko jakiejś pani, jakaś osoba przeszła i znowu poczuła ten sam smród, prawda? I gdzieś tam Pan Jezus jej pokazał właśnie, że to są osoby, które są właśnie w takim grzechu. I ona była zdumiona kiedyś, właśnie przechodził obok niej jakiś jej proboszcz i też poczuła właśnie takiego rozkładającego się trupa, więc to był dla niej szok, bo ona już wiedziała, z czym to jest związane. I się zdawało, że to ksiądz to jest niemożliwe, żeby był w grzechu, szczególnie w grzechu ciężkim. A tak niestety jest. No nie daj Boże, jakby Pan Bóg nam dał to zobaczyć, taki dar, to oj, byśmy byli zdziwieni nieraz. I jeszcze taki fragment. Pan Jezus mówi do Wandy Malczewskiej. Patrz, do czego doprowadziła Judasza chciwość i świętokradztwo. Wstąpił do grona apostołów, bo myślał, że będę królem ziemskim, a swoich zwolenników uczynił ministrami. Naznaczy im wysoką pensję i będą używali rozkoszy światowych. Gdy się przekonał, że królestwo moje nie jest z tego świata, że moich uczniów i zwolenników czeka praca bez zapłaty pieniężnej, nędza, prześladowanie, a nawet śmierć męczeńska, wtedy postanowił odstąpić ode mnie. No właśnie, znowu wyjaśnienie tego, co dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangeliach. No właśnie, a więc jak widzimy, jest wiele powodów, dla których trzeba się za kapłanów modlić i naprawdę od was zależy świętość albo nieszczęście wieczne niejednego kapłana.
od waszej zgody, od waszego tak na to, co jest i będzie tym krzyżem w waszym życiu, ale zostanie ofiarowane Panu Jezusowi. A więc każdy różaniec, każda dziesiątka różańca ma znaczenie, jest pomocą, dłonią wyciągniętą do kapłana, takim opamiętaniem, ale też pociechą, właśnie w chwilach, kiedy przychodzi jakieś załamanie, smutek, kiedy już ma kapłan dość, to jednak właśnie jest to coś, co pomaga mu trwać. Jak to się mówi? No właśnie, brać krzyż na swoje ramiona i naśladować dalej Pana Jezusa. Od was tutaj w Polsce wiele zależy. Ja myślę, że to jest cały czas wielkie bogactwo tutaj Polaków, Polski, że jest wielu ludzi, którzy autentycznie kochają kapłaństwo, modlą się za kapłanów i dlatego jeszcze tych kapłanów w Polsce dużo jest, ale też czarny nie śpi i robi wszystko, żeby zohydzić ludziom kapłaństwo. Księże, szczególnie myślę, że to młode pokolenie jest już wypaczone takim fałszywym obrazem, już nawet nie księdza, bo kapłaństwo zostało zniszczone, ale niestety atakuje się siostry zakonne coraz bardziej właśnie w taki sposób, w taki sam sposób jak kiedyś. Ale myślę, że ten nasz przykład cały czas będzie gdzieś tam oddziaływał, a tym bardziej jeszcze wasza modlitwa. Więc póki tylko możecie i sił wam starczy, to proszę, żebyście się modlili. Też za mnie się proszę, żebyście czasem tam pomodlili. Naprawdę, to jest bardzo dla mnie ważna rzecz. No. Zobacz, bardzo dziękuję.